Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Jest ze mną Krystin i Emilia. Say hi, Emi. Hi. No, Emilia jest troszeczkę zaspana, bo właśnie, słuchajcie, pierwszy raz tak oficjalnie i wybieramy się do Krakowa. I wyjedziecie z nami. Zaczynamy odcinek. Ja już to pewnie wiele razy mówiłem, ale obecnie mieszkamy w Krzeszowicach. To jest jakieś 25 km od Krakowa. Więc dzisiaj wpadliśmy na pomysł, że pierwszy raz w historii Emilia pojedzie pociągiem. Tak, pojedzie pociągiem do Krakowa, bo te pociągi teraz jeżdżą bardzo szybko i regularnie i naprawdę podobno super to działa i wszyscy mi to potwierdzają. I zabieram ją pociągiem. Co ciekawe, słuchajcie, na Filipinach, tam gdzie mieszkamy, praktycznie w ogóle nie ma pociągów. Jest coś takiego, co nazywają pociągiem, ale to jest jakiś tam kawałeczek w rejonie samej stolicy i ogólnie oni czymś takim w ogóle nie jeżdżą. Więc Krystyn już jeździła wcześniej, jak była 4 lata temu, a Emilia pierwszy raz wsiądzie sobie dzisiaj do pociągu. Takiego, bo można powiedzieć, nie jakiegoś ekspresu, ale przynajmniej mam nadzieję, że będzie zadowolona. Ogólnie od wczoraj już jest podekscytowana tym, że będziemy jechać pociągiem. Yes. Are you excited? We're going with the train? Yeah. Yeah? Where is the train? Somewhere there? Jeszcze zaspana. Krystyn, you're excited for the train? Yes. But it's not the first time for you. Yeah, no. Second time in Poland, I think. Or it third? Will, I don't know, I don't remember. Yeah, a few times we go with the train in Poland already. Okay. W sumie to teraz nawet nie wiem, jak się bilety kupuje. Nie mamy... Wszyscy mówili, że jest jakaś aplikacja, ale ja akurat nie mogę tej aplikacji zainstalować, bo... mój telefon jest jakby przestawiony na Filipiny i tam... Nie będę tego tłumaczył, bo to jest zbyt skomplikowane. Ale mam oczywiście polską kartę SIM. Więc nie mogę kupić biletu przez internet. Więc teraz najprawdopodobniej będę musiał kupić w jakimś biurze. Mam nadzieję, że jest tutaj biuro. Przynajmniej tak wszyscy mi powiedzieli, że jest takie biuro, gdzie mogę kupić bilety. Nowy, odremontowany dworzec kolejowy. No, 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 come on. You can do it, you can do it. Push, push, push. Mamy 10:07 pociąg, więc akurat 9:20 do 10:00 jest przerwa. Ale ja mam zawsze pech. O, niesamowitego. No dobra, chyba jest. Krzeszowice, Kraków Główny. O, wszyscy go w jedną stronę. To? Nie wiem, jak to się... Odcinkowy. Czemu to jest 25 zł? Aha, 3 razy normalne, dobra. Płatność kartą, dobra. Cenie płatności kartą? Nie. Okej, okay. Zachowam ostrożność. Kurde, co tu jest? Czy działa to w ogóle? Mogę zbliżeniowo? Mamy bilety. Our ticket. But don't destroy it, okay? Okay. Yeah. We have a ticket and we can go to Krakow now. Hold it? You can hold it, but don't destroy it, okay? As okay. A three ticket, need to be a three ticket, okay? Why? Because it's 1, 2, 3. Ah. No. One for you. One for you. Dziękuję. Proszę. Jesteśmy już na peronie, słuchajcie, ale tutaj się zmieniło, kurde. Ostatni raz, jak tutaj byłem, to chyba było przejście górą. Tam po schodach trzeba było przejść na kolejne perony, albo w ogóle na dziko się przechodziło tam na początku, a teraz normalnie są, wszystko jest pod spodem zrobione tak jak powinno być, windy. Naprawdę, kurde, jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Dużo się tutaj zmieniło, naprawdę dużo się zmieniło, oczywiście na plus. Bilety kupiliśmy, bilety mamy, najprawdopodobniej są dobre,
a powrotne to sobie już znajdziemy gdzieś tam w Krakowie, poszukamy, pokombinujemy. No, jak się podoba Emi? Fajnie? 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 To dobrze. Wzięłaś słonia? Słoń? Mhm. And you saw the train already? Widziałaś pociąg? Nie. Widziałaś jeden. Long train. Tak. Mhm. And where are we going? To Kraków. Dokładnie. Jedziemy do Krakowa. How is it, Emi? Good. We're going fast. We're going fast? Yeah. We're going to Krakow? Yeah. Yeah? Yeah. No i witamy Was już serdecznie z Krakowa. Słuchajcie, jestem naprawdę mega, mega pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o nasze polskie koleje, ponieważ myślałem, że to będzie tak jak dawniej, że wiecie, że ten pociąg podjeżdża, trzeba wnieść wózek i tak dalej, że to jest tam kilka schodów do góry. No ogólnie taka masakra, powiedzmy, jeżeli się z dzieckiem podróżuje. A tutaj wszystko na jednym poziomie, bardzo nowe, nowoczesne pociągi. Wszystko pięknie, ładnie. No po prostu żyć nie umierać, naprawdę. Pozytywnie zaskoczony. Bardzo mi się to podobała podróż. Chyba z Krzeszowic do Krakowa normalny bilet kosztował w jedną stronę 8 zł czy 8,50 zł. A da się przeżyć. Okazało się oczywiście, że zrobiliśmy błąd, bo Emilii kupiliśmy jakiś tam bilet. A Emilia do 4 roku życia podróżuje za darmo. I się kupuje jakąś zerówkę. No ale oczywiście o tym nie wiedziałem. Nikt mi nie powiedział, bo też akurat nikogo takiego z dziećmi nie znam, kto by podróżował. No ale teraz już wracając będziemy wiedzieć. Więc nasza wycieczka w jedną stronę teoretycznie z Krystyni do Krakowa kosztuje nas 16 zł. Pociąg był jakieś 20 parę minut i naprawdę, słuchajcie, warto. Widzimy się za ład, my idziemy na rynek. No i słuchajcie, wreszcie jesteśmy w Krakowie. A tutaj chyba zaraz za nami właśnie idzie też dziewczyna z Filipin. Nie wiem, czy na 100% czy też nie. Ale cieszymy się, że jesteśmy w Krakowie. We like Kraków, yeah? Jest naprawdę, słuchajcie, całkowicie inaczej. Można powiedzieć, że no tutaj jest tak naprawdę, są, jak pewnie wiecie, w Krakowie osoby ze wszystkich narodowości i to mi się podoba, bo my nie wyglądamy może tak jak w Krzeszowicach, jak osoby, tak, że każdy na nas zwraca uwagę, a tutaj jest całkowicie inaczej, jest tak przyjemniej. Ogólnie mamy bardzo fajną pogodę, bo też nie jest tak bardzo słonecznie, więc można iść i się człowiek nie poci. Idziemy gdzieś sobie zaraz coś siąść i zjeść, bo jeszcze mamy chyba półtorej godziny czy dwie godziny do umówionej wizyty w biurze paszportowym, więc to jest dla nas najważniejsze. Zjemy sobie, pójdziemy tam na Sebastiana bodajże to jest, zaraz przy rynku. I wtedy jak już załatwimy ten paszport, to możemy przyjść tutaj z powrotem na rynek i coś więcej porobić. Chociaż ja nie wiem, czy wam mówiłem, ale Krystyna już była w Krakowie parę razy, więc to dla niej nie jest nowość. Dla Emilii to jest nowość. Ja podejrzewam, że dla nich większą zabawą by było przejść przez Galerię Krakowską, no ale trochę trzeba też tutaj zdjęć porobić pamiątkowych, choćby nawet dla Emilii. A my tutaj i tak wrócimy, jak nasze ciocie będą, to wtedy już dokładnie przejdziemy cały Kraków. To nawet nie jednego dnia, ale też pewnie przez kilka dni będziemy tutaj chodzić. Bo jest przecież oczywiście tyle, do zobaczenia. How many Filipino you meet already? Two. Jedyne miejsce w Polsce, gdzie tak od razu wychodzimy i już są Filipińczycy. Więc naprawdę jest przyjemnie. Bardzo fajnie zresztą poznać kogoś z Filipin. No i słuchajcie, jesteśmy już przy tym biurze paszportowym. Wydział Spraw Obywatelskich, biuro paszportowe. Okazało się, że tak jak nam powiedzieli wcześniej, że tutaj numer PESEL jest nadawany z automatu, no to on do końca tak z automatu nie jest nadawany. I przyszliśmy przed godziną pierwszą, żeby złożyć papiery. Okazało się, że potrzebujemy jeszcze zrobić zdjęcia, no co jest normalne i akurat można naprzeciwko zrobić zdjęcia bardzo szybko, w 3 minuty. Natomiast trzeba ten nadać pierwszy numer PESEL. Ten numer PESEL, na numer PESEL się czeka około 30 minut do godziny. Więc złożyliśmy ten papiery o numer PESEL i teraz sobie jemy zupę. Dobrą zupę?
Dobra zupa? Dobra. Brokułowa zupa w chlebie naprzeciwko biura paszportowego w Krakowie. Naprawdę polecamy. Pyszne. A my teraz czekamy i za chwilkę będziemy wiedzieć, co dalej. No i słuchajcie, wreszcie udało się odebrać, znaczy udało się złożyć wniosek o paszport. Były problemy z tym PESEL-em, czekaliśmy godzinę jednak na PESEL. Po tym już wszystko poszło sprawnie, złożyliśmy dokumenty. Natomiast powiem wam tak, to jest bardzo ciekawa informacja, bo nie wiem, czy o tym wiecie, ale już nie trzeba żadnych wniosków, jeżeli chodzi o paszport. Chyba od zeszłego roku to już jest. Mówię tylko i wyłącznie dlatego o tym, ponieważ bardzo dużo osób, czekaliśmy tam w środku i bardzo dużo osób przychodzi i pyta się o te same wnioski o paszport, a okazuje się, że żadnych wniosków po prostu nie ma. Nie trzeba mieć żadnego wniosku, po prostu przychodzi się z dokumentem, opłatą skarbową, czy można zapłacić kartą na miejscu, ze zdjęciem. Jest, wszystko gotowe, dostajecie, składacie wniosek o nowy paszport. Niczego nie trzeba wypełniać już, wszystko jest elektronicznie, po prostu jest pięknie i szybko, naprawdę. No i teraz czekamy miesiąc na paszport, więc to jest załatwione. Trochę dłużej nam to zaszło, już myśleliśmy, no bo jest prawie godzina trzecia. Mieliśmy wizytę na pierwszą niby, ale też słuchajcie, ta wizyta to też jest tak trochę naciągane moim zdaniem, bo oczywiście moglibyśmy przyjść z ulicy i też byśmy dostali się bez żadnego problemu dzisiaj. Bo naprawdę było bardzo mało osób. Pozdrawiam tam panie i pozdrawiam wszystkich z urzędu, można powiedzieć, bo naprawdę bardzo miłe osoby, bardzo pomocne. Też kolejny raz nie miałem żadnego problemu, żeby cokolwiek zrobić. Cieszę się z tego. A teraz idziemy dalej, idziemy na mały rynek. Christine, and how you like Polish office? Passport office before Emmy papers office. Everything is look much, much faster. Compared to Philippines. Porównanie do Filipin, naprawdę w Polsce szybko wszystko można załatwić. Ale też słuchajcie, miałem ostatnio pytanie, jak to jest, że Emilia jest taka bardzo szczęśliwa i niemarudna i w ogóle. No to pewnie teraz zobaczycie dramę taką totalną. Go back. Emilia, you making drama now? Go back. Why you want to go back? Because I want to stop. Emilia, but there, we can't go there now. We're going to the playground, different playground, and buy toys, yeah? No. No? No, I want the choo-choo. Choo-choo? What is choo-choo? So? Let's go to the church. You want to go there? No. Then where are we going? To the ice cream. Oh, I see the coin there, I think. There is the ATM with the coin. Zdecydowaliśmy, że udajemy się w kierunku Galerii Krakowskiej, żeby tam może coś przed galerią, albo gdzieś tam sobie z boku. Jest parę miejsc, gdzie chyba moglibyśmy coś zjeść fajnego. I później sobie sprawdzimy, o której mamy pociąg powrotny, bo jednak dzisiaj za dużo zwiedzania nie będzie. Szczególnie, że Emilia jest taka marudna, jak widzicie, a my jesteśmy już, powiem szczerze, troszeczkę wykończeni od tego ciepła. I dodatkowo od tego siedzenia i czekania na te paszportowe sprawy. Także pewnie jeszcze przez galerię przejdziemy, bo jak pewnie wiecie, kobietom moim zakupy tylko w głowie. A tak poważnie już, to Krystyna przecież widziała cały Kraków nieraz. Więc dopiero jak ciocie przyjadą, to wtedy już będziemy coś więcej kombinować. Zresztą później wam powiem trochę więcej na ten temat. Szalona mama? Szalona mama? Słuchajcie, mówcie co chcecie, ale Kraków naprawdę nigdy nie śpi. Po prostu przepiękna, przepiękna pogoda akurat na zwiedzanie. Multum ludzi. Naprawdę przyjemnie się tutaj wraca. To jest miejsce, które każdy powinien odwiedzić. Na 100%. Ale już jesteśmy przed Galerią Krakowską. I chyba już zjemy coś w środku. Bo tutaj jakoś nie widzę żadnych takich restauracji, które by mnie zainteresowały. A w środku na pewno coś fajnego znajdziemy. Najprawdopodobniej to tylko w kuchni, co już Krystyna jadła parę razy, co można sobie nałożyć na wagę jedzenia, bo ona to lubi, przynajmniej sobie wybierze, co będzie chciała zjeść. I nie będzie tego, że będzie wybrzydzania, albo że coś akurat jej nie podpasuje. Dobra, no to idziemy do środka. How is it, Krakow? You like it? Yeah? What is nice in Krakow? Tell me. You like some shops, toys?
Co kupiliśmy? Co to jest? Maybe you see them in a seat there. Kredki? Będziesz malowała dziadka? No i moi mili, jesteśmy z powrotem w Krzeszowicach. Wróciliśmy. Tym razem było szybciej, bo pociąg się zatrzymywał tylko na niektórych stacjach, co jest akurat bardzo fajne. Także zaraz wam opowiem coś więcej. A my powolutku lecimy do domu, ponieważ, uwaga, zobaczcie na to. Gwiazda nam padła. Dzięki Bogu, wreszcie nam padła. Słuchajcie, wiecie, że to jest pierwszy raz od chyba 2 albo 3 tygodni, kiedy ona śpi po południu. Coś niesamowitego. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz się dzisiaj wydarzyła. Jak widzicie, złapaliśmy gumę. Gumę złapaliśmy tak, że już to tutaj posklejałem taśmą klejącą. Niestety to koło, nie wiem jakim cudem, ale jest po prostu tak już luźne, że praktycznie samo spada. Najgorsze jest to, że wózek na początku był, no to było tak naprawdę od początku, jak już dostaliśmy ten wózek. Natomiast no, dzisiaj się to już pogorszyło totalnie i zaczęło nam spadać całkowicie w Krakowie, więc trzeba było na siłę coś znaleźć. Nie mogliśmy znaleźć nigdzie trytytek, więc na szybko kupiliśmy tylko i wyłącznie taki plaster biurowy. Coś tam pomogło, no ale już jesteśmy w Krzyszowicach i zaczyna się robić problem, niestety. Nie wiem, czy to się uda jakoś naprawić. Jak macie jakieś pomysły, zostawcie w komentarzach, co z tym zrobić. Czy można takie części w ogóle do wózku dokupić? I słuchajcie, najdziwniejsza sytuacja, jaka mnie w życiu spotkała, spotkała mnie dzisiaj. A mianowicie pierwszy raz Straż Miejska mnie zatrzymała i powiedziała, że coś dobrze robię. Że nagrywam fajne filmiki i że komuś naprawdę sprawiam przyjemność oglądając je. Naprawdę pozdrawiam bardzo serdecznie osobę, która mnie dzisiaj spotkała w Krakowie. Bo naprawdę to nie jest takie typowe, kiedy Straż Miejska się zatrzymuje i mówi, że robisz coś dobrze. Przynajmniej w moim przypadku. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. A naprawdę mi było bardzo miło. A my idziemy do domu. Do domu? Zmęczona? Tired? No to dobrze. A więc dobrze, moi drodzy, przyszedł czas na pewnego rodzaju podsumowanie tego, jeżeli chodzi o sprawy paszportowe dla dziecka, które się urodziło za granicą. Postanowiłem to nagrać, ponieważ wydaje mi się, że to są ciekawe informacje i powinniście o tym usłyszeć, jeżeli macie takie problemy akurat, albo ewentualnie nie wiecie, co zrobić. Powiem wam, jak to po prostu u nas wyglądało, krok po kroku. Wiele osób z was zapyta, dlaczego nie zrobiliśmy tego na Filipinach, bo przecież już jest otwarta polska ambasada na Filipinach i tam byśmy mogli złożyć te wszystkie papiery. A no powiem wam z prostego powodu, ponieważ są potrzebne jest kilka dokumentów do tego. Mianowicie pierwsze, musimy lecieć do Manili, bo to nie jest tak, że mamy to pod domem. Musimy lecieć do Manili i złożyć o rejestrację Emilii w systemie, czyli w Polsce. Jeżeli to dopiero będziemy mieli zrobione, możemy prosić o nadanie numeru PESEL. Czyli musimy drugi raz lecieć do Manili i dopiero trzeci raz będziemy lecieć do Manili, kiedy będziemy już mogli złożyć dokumenty o paszport. I to są trzy razy w 3 osoby musimy lecieć do Manili. To są oczywiście koszty. Dodatkowo koszty też są ekstra przez to, jeżeli to robicie przez ambasadę zagraniczną, czyli gdzieś nie w Polsce, nie na terytorium Polski. Dlatego zrezygnowaliśmy z tego pomysłu już na samym początku. Wiedzieliśmy, że to po prostu będzie zbyt drogie i mało opłacane dla nas. Wiedzieliśmy, że w końcu i tak przylecimy do Polski i tam możemy zrobić to wszystko bardzo szybko w ciągu miesiąca. I teraz już wam powiem, jak to u nas wyglądało. Dokumenty, które potwierdzały rejestrację Emilii w polskim systemie, złożyliśmy pierwszego, a już 9 czy 10 mieliśmy telefon, że są gotowe. Miła pani w urzędzie w Krzeszowicach powiedziała nam, że musimy najlepiej sobie zabukować wizytę wcześniej o paszport, no bo czasami są kolejki, jest okres wakacyjny, więc lepiej to po prostu zrobić wcześniej. My też tak zrobiliśmy, tylko myśleliśmy, że te dokumenty, na które będziemy czekać maksymalnie miesiąc czasu i zrobiliśmy dopiero rezerwację na 23, czyli tak jak jest dzisiaj. Po czym okazało się, że jak przyjechaliśmy na to już miejsce, teoretycznie było tak mało osób, że każdy z ulicy mógł przyjść i złożyć o dokumenty, o paszport. Natomiast w urzędzie powiedziano nam, że tak samo w Krakowie możemy, znaczy w Krakowie, jak będziemy składać dokumenty o paszport, możemy zgłosić tak samo dokumenty o nadanie numeru PESEL i to jest zrobione z automatu. No i tutaj prawie to jest zrobione z automatu, bo tak jak wcześniej wam powiedziałem, musieliśmy czekać godzinę jeszcze na to. Czyli pierwszy krok, co trzeba było przywieźć ze sobą, to właśnie te dokumenty potwierdzające rejestrację w polskim systemie, ale tam nie ma jeszcze numeru NIP, numeru PESEL. Dodatkowo tam w biurze w Krakowie w informacji musieliśmy zgłosić dokument o nadanie numeru PESEL, na który czekaliśmy godzinę.
I dopiero potem z tym pierwszym dokumentem, z tym nadaniem numeru PESEL, z jednym zdjęciem, z paszportem mojej żony i z moim paszportem mogliśmy w trójkę zgłosić dokumenty, żeby wydano nam paszport. Oczywiście na paszport teraz będziemy czekać jeszcze miesiąc czasu, natomiast już teraz Wam o tym nagrywam, ponieważ tak czy inaczej ten paszport już dostaniemy. To już zostało potwierdzone, tylko czekamy na wyrobienie tego paszportu i odbiór, który będzie w przyszłym miesiącu najprawdopodobniej, no maksymalnie około miesiąca czasu będziemy na niego czekać. Dodatkowa rzecz, która powinna Was zainteresować, bo dowiedzieliśmy się o tym przez całkowity przypadek, pozdrawiam osoby tam akurat, które spotkaliśmy na miejscu, nie każdy punkt, w którym się składa dokumenty o wyrobienie paszportu, jest w stanie nadać numer PESEL. Okazało się, że na przykład w naszym rejonie jest kilka tych punktów, ale jedynym punktem, gdzie można to na miejscu zgłosić o nadanie numeru PESEL, jest tylko i wyłącznie Kraków, więc sprawdźcie to sobie dokładnie, żeby później nie było problemów. Przejdźmy do kosztów, bo to też jest ciekawy temat. Myślałem, że dużo, dużo więcej będzie nas to kosztowało, ale nie było tak tragicznie. Samo złożenie dokumentów Emilii o rejestrację, to musieliśmy oczywiście pobrać dokumenty z Filipin, czyli jej certyfikat urodzenia. Do niego musieliśmy zrobić tak zwany ten apostil. I ten apostil kosztował chyba 1500 peso, co na dzień dzisiejszy w przeliczeniu jest około 120 zł. Tylko że, słuchajcie, ten apostil był robiony też w takiej specjalnej formie. Przez to, że wcześniej Filipiny były poblokowane, zresztą jak i cały świat, filipiński rząd umożliwił, że przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych można zrobić te dokumenty, wysyłając je przez DHL-a. I każde biuro DHL-a miało taką możliwość, że może nadać te dokumenty dla Was, oczywiście za dodatkową opłatą, czekacie wtedy na nie miesiąc, nie musicie lecieć do Manili, i oni po prostu je odsyłają, mówią Wam, kiedy te dokumenty przyszły. Dla nas to była idealna opcja, bo naprawdę taniej to dla nas wyszło. Ja wiem, że to się wydaje, że to niby dokument jest drogi, ale jeżeli byście pomyśleli o tym, że ktoś musi lecieć do tej Manili i złożyć te dokumenty, to wychodzi dużo, dużo drożej. Więc te dokumenty, powiedzmy 120 zł, to nas kosztowało, to wszystko już na Filipinach. Dodatkowe koszty to jest, słuchajcie, tłumaczenie, no bo oczywiście w Polsce, jeżeli składacie te dokumenty, muszą być tłumaczone na język polski. Wtedy zapłaciliśmy za dwie dodatkowe strony około 60 zł, 30 zł za stronę. Kolejne wydatki to już złożenie tych dokumentów w urzędzie miasta i gminy Krzeszowice, tak jak było to akurat w moim przypadku, i było to około 80 zł, już całościowo. Potem dostaliśmy te dokumenty, tak jak mówię, po około 10, chyba 11 dniach te dokumenty mogliśmy odebrać i mogliśmy już złożyć dokumenty o paszport. Dodatkowy koszt wyrobienia paszportu dla dziecka do chyba 5 roku życia to jest, uwaga, 30 zł. I tyle zapłaciliśmy. Za nadanie numeru PESEL nic się nie płaciło dodatkowo, tylko to, że musieliśmy czekać tą godzinę. Całokształt pi razy około 300 zł. Już nie mówiąc czasu spędzonego w tych wszystkich biurach. Ale to naprawdę było bardziej przyjemne niż to na Filipinach byśmy robili, bo zdecydowanie mniej nas to kosztowało, mniej czasu spędziliśmy w kolejkach, było zdecydowanie przyjemniej, było w języku polskim i na pewno dobrze wszystko zostało załatwione. Teraz tylko czekamy na paszport. A ja, słuchajcie, będę już kończył ten odcinek, bo powiem Wam, że dosłownie straciłem głos. Chyba od tego suchego powietrza po prostu aż tak ciężko mi się mówi, co chwilę kaszle, więc dziękuję Wam bardzo za komentarze, dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście do końca, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku już za kilka dni. Pozdrawiam serdecznie, tym razem z Krzeszowic koło Krakowa.